Przegląd Olkuski Live, Justyna Markiewicz, witam Państwa. Dzisiaj zajmiemy się nietypowym tematem. Będzie to chemia. Konkretnie związek, który od jakiegoś czasu szerzy się w Olkuszu. C5H8NNAO4. Słabo. Inaczej E621. A jeszcze inaczej? Glutaminian sodu. Czym glutaminian sodu jest? A ja jeszcze zanim pozwolę Wam odpowiedzieć na to pytanie, przedstawię. Agnieszka Grabowska, Maciej Nabiałek, Urszula Maj. Witam. Witamy. Witamy. Teraz możecie zdradzić nam ten sekret. Czym jest glutaminian sodu? No nie wiem, jakąś taką szerzącą się zarazą. Coś dziwnego, co się wytworzyło, tak? W Olkuszu. Tak, w Olkuszu. Lat temu i tak zatruwa życie. Pięć lat temu. Właściwie już sześć lat. Sześć lat temu, dokładnie. Ale to dopiero w październiku. Tak, 5,5, ładniej to brzmi, tak? 5,5. Chcieliśmy w tym roku robić w ogóle pięciolecie, ale tak jakoś nam nie wyszło. Pojawiły się inne sprawy do zrobienia. No trudno. No dobra. Glutaminian sodu to grupa teatralna. Tak. Działająca? W Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu powstaliśmy jesienią 2008 roku. Nie wiem, co jeszcze możemy powiedzieć. Przypomniałeś sobie datę. Tak. Historyk nie mam z tym po prostu problemu. Pamiętacie o poprzednich notach teatru, a chciałabym zapytać, jakie wydarzenie nadchodzi do nas wielkimi krokami 29 marca o godzinie 19. A będzie jakieś wydarzenie? Coś nie, nie pamiętam. Zajrzę do kalendarza. Już na pewno nie mamy dużo czasu, więc powiem, że zapraszamy po raz piąty na Olkuską Noc Teatru. To 29 marca od godziny 19 do Ośrodka Kultury w Olkuszu na salę widowiskową. W pewnym momencie rzuciliśmy taki pomysł, że jeżeli robimy już te spektakle, nie do końca chcemy jeździć na jakieś festiwale, których jest mnóstwo, no bo one nie zawsze dają nam takie możliwości, jakimi jesteśmy zainteresowani, a mamy, tak jak powiedzieliśmy, dużo zaprzyjaźnionych zespołów, czy to w województwie śląskim, czy małopolskim. Możemy zrobić imprezę tutaj w Olkuszu, pokazać naszej publiczności różne inne spektakle teatralne. My prezentujemy określony styl. Staramy się zapraszać zespoły, które robią jakby zupełnie coś innego. Żeby ludzi nie zanudzić tą samą. Chociaż czasami zdarza nam się, że cała noc teatru jest na przykład w charakterze tanecznym. Jak rok temu. Ale to wyszło przypadkiem, ponieważ nagle się okazało, że po prostu wszyscy chcą do nas przyjechać. Już nie mamy takiego problemu. Problemem jest odmówienie komuś, że na przykład w tym roku musieliśmy odmówić kilku zespołom. Nie mamy po prostu finansów. I też za mało czasu, bo gdyby wszyscy chcieli, to ta noc teatru rzeczywiście trwałaby całą noc. Nad ranem. A przyjeżdżają naprawdę bardzo dobre zespoły, które wygrywają różne festiwale, które prezentują bardzo wysoki poziom. Reprezentujemy teatr amatorski, ale możemy się zastanawiać, co tak naprawdę oznacza to słowo amatorski. Te teatry, które do nas przyjeżdżają, jak na przykład Maska, z powodzeniem mogłyby występować na deskach krakowskich scen. I wcale nie byłyby gorsze, jeżdżąc regularnie do krakowskich teatrów, no czasami wychodzimy zdegustowani, co to było, jak oni mówili, po co oni to zrobili. A, no ten zespół jest naprawdę fajny i olkuska publiczność zawsze się o Maskę dopomina. I w tym roku po raz pierwszy zespół z Rybnika, z którego opiekunami znamy się już od dłuższego czasu. Mamy nadzieję, że nie po raz ostatni będą mówili po śląsku. Tak. Jest to, warto dodać, bo może to zachęci, jest to zespół, który ostatnio podobno wygrywa wszystkie festiwale teatralne w Polsce, więc na pewno warto je zobaczyć. Jest naprawdę emocje będą sięgały zenitu, ale zdradzicie coś na temat waszego programu? Programu czy spektaklu? Spektaklu, cały program poznaliśmy, tak? Ale nie. Waszego spektaklu. Nie. Tajemnica. Jeszcze tajemnica. Znaczy no na pewno będzie to trochę kontynuacja z naszych pisarzy, do których sięgamy, ewentualnie do których ja sięgam i mocą instruktora mówię, w tym roku robimy to. Dziękuję. Wolno ci. Ale historia jest też dość niezwykła. Gdzieś tam oczywiście sięga znowu, jak żyć, aby być szczęśliwym, ale w taki bardzo prosty sposób. I sięgamy tym razem pod tematykę emerytur. Co to jest emerytura i co można robić na emeryturze? To tylko tyle. I będzie Luna Park.
Park. I cienie. Nuda! Czyli powiedzieliśmy wszystko. Powiedzieliśmy wszystko w takim razie. Co będzie. Tak, tak. Co będzie. Możemy to wyciąć jeszcze, wiesz? Spokojnie. Też staramy się, żeby ta impreza miała jakiś charakter. Czyli to będzie, będzie scenografia. Nie będzie coś takiego, że państwo przychodzicie. Siądźcie se. A my se zagramy. Hol wygląda jak wygląda. No, ze swojej strony postaramy się to jeszcze jakoś ubarwić. Tak, i tak, skoro już przyszliście, to was troszeczkę pomęczyć i zabawić w inny sposób niż zazwyczaj w Orkuszu. No obiecywali, naobiecywali. I zobaczymy. Dziękujemy państwu za czas poświęcony mi, grupie Glutaminian Sodu. Mnie już boli aż tutaj od śmiechu, dlatego ja ich muszę ich już wyrzucić. Idźcie sobie, tak. Także ja i Misiu żegnamy się z państwem i zapraszamy na następne programy. Dziękujemy bardzo. Możemy kogoś...